Jesteśmy bezpieczni. Emo Boczne bieżąco, Bartosz Urbański ze mną, zwycięski Meduza, siemano. Siemanko, witaj. No napiona. Słuchaj, przede wszystkim gratulacje, bo wracasz po dłuższej przerwie. Zwycięstwo Dziękuję. Jest najważniejsze, niebieski pas wręczony. Jak ci się walczyło? Źle się czułem przed walką. Wygrałem, ale był inny plan. Chciałem w stójce się pobić, bardzo dużo tej stójki robiliśmy. Ale nie czułem się na siłach, dlatego poszedłem to, co mi jest najwygodniejsze. No i się udało, no. Charakter walczył, nie ja, bo mnie dzisiaj nie było, szczerze. Ale to co cię zblokowało? Gdzie widzisz, upatrujesz przyczynę? Nie wiem, nie mam pojęcia, nie szukam tego, nie rozkminiam tego, źle się czułem, po prostu coś mi zaszkodziło, stres, presja, nie mam pojęcia. No a w tym parterze taki Muraś siadło naprawdę mocno, wydaje mi się, że tam chrupło. Chrupło, ja słyszałem, że chrupło, aż sędzia do mnie podszedł, dzięki, że nie przeciągnąłeś. Także na pewno była mocna Kimura. Te Kimury mi wchodzą, naprawdę, na treningach bardzo często. I ja gdzieś zapowiadałem nawet, że będzie Kimura, ale kurde, ja chciałem więcej pokazać. Wiem, że ludzie oczekiwali ode mnie z tej stójki. Ale no, kurde, wyszło jak wyszło. Mimo, że wygrałem, to chciałbym inaczej wygrać. No ale właśnie często tak jest, że oczekiwania są na tyle duże, na tyle wiesz... To jest pojebane, bo tak, wygrałem przed czasem, zamiast się cieszyć, że jestem kurde smutny. Widzowie, nie chciałem was zawieść, dlatego wyszedłem. Szczerze, nie chciałem wychodzić dzisiaj. Normalnie, kurde, byłem taki. Spojrzałem w lustro przed walką, czerwone oczy zobaczyłem, blady. Mówię, kurwa, wychodzę, ja widziałem tylko wzrok mojej siostry na mnie. Widziałem, że coś jest nie tak. Ale kurde... Charakter, kibice, te krzyczenie Meduza, to jest, przyrzekam ci, jakbyś kurczę dostał jakiś, nie wiem, boost. Adrenalina. Nie, boost taki, kurde, dali mi mocy. Drugi ten. Słuchaj, no ale najważniejszy jest rezultat, tak? Za parę tygodni nikt nie będzie pamiętał, mimo że kurczę nie pokazałeś tej stójki, to masz teraz szansę, bo będą kolejne walki. Kiedy chcesz kolejną walkę? Nie wiem, na razie Meduza House, od 1 do 30 września codziennie vlogi. Powiedz coś więcej dla fanów, bo tutaj troszeczkę inny content. Rozmawiamy o MMA, ale wiemy, że duży projekt się szykuje. Zachęć kibiców do oglądania Meduza House. Meduza Official kanał macie od 1 do 30 września. Super naprawdę filmy, bo bardzo dużo inwestujemy w ten projekt, bardzo dużo jakby wkładamy w to pracy, serca. I 1 września już wjeżdża pierwszy odcinek o godzinie 16, dlatego musicie to oglądać, bo będzie grubo. Wspomniałem o niebieskim pasie, duża nobilitacja od trenera. Powiedział trener w klatce, powinieneś dostać już bardzo dawno, ale jest zasłużony chociaż. I to mi się bardzo spodobało. No słuchaj, jak się kończy dźwignią, to znaczy, że coś tam się już drugą walkę. Wcześniej była tak Balacha, jest. Teraz jest Kimura. Co będzie? Kurczę, ale jest dzik, rata, idzie tam, jest dzik. Duży, co? Czułeś jego siłę? Czułem jego siłę. Czułem, myślałem, że tej Kimury nie wyciągnę. Dobra Meduza, bo widzę, że się śpieszysz, tak. Ale że... dzik jest, kurde, powiem wam, jest. Łapy takie, kurwa, jak złapałem, mówię, kurwa, jakie to jest silne, no. Czysto? Czy myślisz, że coś tam sobie pomaga? Nie obchodzi mnie to, wiesz, w dzisiejszych czasach każdy sobie pomaga, nie oszukujmy się. W dzisiejszych czasach steryd to jest jak suplement. Ja oczywiście nie jestem ani przeciw, ani nie jestem za. Ja podszedłem do tego na czysto, bo jestem po chorobie serca, nie chciałem jakby nic w siebie władowywać po takim przejściu, co miałem. Potrzebne do tego, no inaczej bym kurwa był, wiesz, krata i tak dalej, mam troszkę tłuszczyku, wyjebane w ten wygląd, kurde, mówię, idę tam ten, zrobić swoje, byłem pewny siebie, kurwa, zlekceważyłem go, szczerze, i dostałem lekcję pokory, szczerze, mimo, że wygrałem, lekcja pokory i do kolejnej walki myślę, że podejdę sobie z głową i tam, kurczę, będzie mniej dymu przed, a w klatce będzie, zobaczycie prawdziwego Meduzę, takiego jak na treningach, czyli kurde szybki, pan, balansik i troszkę stójki. Masz kogoś na radarze teraz na kolejną walkę? Siebie. Muszę popracować nad sobą. Myślisz, że co, bardziej trening fizyczny czy psycha? Psycha. Dobra, Meduza. Wszystkiego Pozdrawiam. Dobrego, zajebista. Bądź co bądź zajebista walka, bo Dziękuję. Było widać te skille, nie, w parterze. Dziękuję bardzo. Ja muszę sobie zobaczyć tą walkę, ale mega się, kurde, cieszę, że tak poszło. Naprawdę, szedłem i ja mówię do każdego, idę przegrać, kurwa. I wymiotowałem. I co chwilę wymioty, co chwilę łzy mi w oczu leciały, kurde, oczy miałem czerwone. Nie wiem, co się działo. Że wygrałem, to kurde, charakter. Nie ja, nie było mnie dzisiaj. Dobra, dzięki. Pozdro. Gratuluję raz jeszcze. Dzięki.